Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego materiału z serii Wiedźmińskich Arkan w formie szybkich pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytania odnośnie Wiedźmińskiego Kodeksu i dlaczego Geralt z Rivii ma białe włosy. Kwestia Wiedźmińskiego Kodeksu niejednokrotnie przewijała się przez opowiadania, sagę czy gry na komiksach kończąc. Ów kodeks w zasadzie nigdy nie został spisany, słowem nie istnieje coś takiego, przynajmniej w praktyce. Wiedźmiński kodeks trzeba interpretować bardziej jako indywidualne zasady postępowania, uzależnione od poglądów danego Wiedźmina. Gdyby jednak ów kodeks był spisany, na pewno nadrzędną zasadą byłoby nie mieszanie się w sprawy międzyludzkie i zachowywanie neutralności. Bo wiedźmińskie cechy zostały powołane do życia jedynie w celu walki z pokoniunkcyjnymi potworami. Za pieniądze. I zapewne to by była również ta druga zasada. Poza wymienionymi, niezapisanymi już zasadami, spokojnie możemy wyróżnić jeszcze kilka, głównie przytaczanych przez lub w odniesieniu do samego Geralta z Rivii. Geralt jako wiedźmiński celebryta często widywany był na królewskich dworach, niejednokrotnie nakłaniany był do rozwiązywania spornej sprawy pałacowej intrygi. Ale jak sam twierdzi, nie będzie on zabijał innych ludzi za pieniądze. Nieważne czy w dobrej czy złej intencji. Tą jak i wiele innych zasad można spokojnie przypisać do indywidualnego kanonu Wiedźmińskiego Kodeksu. Owszem, Wiedźmini z reguły nie powinni wplątywać się w podobne sprawy, ale jeśli gdzieś można dobrze zarobić, zawsze znajdzie się ktoś, kto pracę wykona. Tym bardziej najemny łowca. W tym miejscu trzeba również wspomnieć, że moralność nie jest uniwersalna dla wszystkich wiedźmińskich szkół, bo dla przykładu wiedźmini ze szkoły kota czy żmii, lekko mówiąc, byli często ludźmi bez jakichkolwiek zasad czy hamulców moralnych. Nie mylić z honorem. W iluzorycznym kodeksie znajdują się również zasady odnośnie ochrony pewnej grupy potworów. Jednym z najbardziej kojarzonych bez wątpienia jest smok. Jako iż są to szlachetne gady, którym grozi wyginięcie, oraz pośród nich są i bardzo inteligentne osobniki, Wiedźmin nieraz zaznaczał, że na smoki nie poluje. Podobnie sprawa ma się nieco z bardziej rozumnymi rasami czy potworami. Wampir, wilkołak, rusałki oraz trolle czy bożątka. W grach od Wiedźmina 1 po 3 mieliśmy wiele podobnych moralnych sytuacji do rozwiązania, gdzie na końcu śledztwa okazywało się, że za jakimś morderstwem lub problemem stoi po prostu inteligentna istota chcąca jedynie przeżyć i żyć w spokoju. Saga czy opowiadania również znają takie przypadki. Powiedziałbym, że nie potrzeba szukać daleko, ale w końcu przykład, jakim chcę się tutaj posłużyć, jest samego krańca świata. Tam Geralt po śledztwie odmawia zabicia diaboła, Sylvana, który jest potworem rozumnym i wtedy zasłania się owym wiedźmińskim kodeksem. Podsumowując, choć ogólno pojęty wiedźmiński kodeks jako spis praw i nakazów nie istnieje, to każdy wiedźmin ma swój prywatny zbiór takich prawideł, choćby w celu zasłaniania się przed wykonaniem jakiegoś zlecenia z własnych, osobistych i moralnych pobudek. W tym przypadku krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Fakt, że Geralt został pozbawiony swojego naturalnego pigmentu, jest raczej szeroko znany. Znany jest również powód zaistniałej sytuacji. Jest to oczywiście związane z wiedźmińskimi mutacjami. Ale w końcu przecież inni, w tym choćby Eskel czy Lambert, również je przeszli. Geralt, po tym jak przeszedł całe wiedźmińskie szkolenie, został poddany próbie traw oraz zmianom, jako jeden z nielicznych został wytypowany do kolejnej fazy, już eksperymentalnych mutacji. Wszystko z racji nadzwyczajnie dobrej kondycji po podstawowych zabiegach. Kolejny już eksperymentalny i nieznany nam zabieg okazał się jeszcze groźniejszy dla organizmu, niżeli te podstawowe. Przypomnę jedynie, że począwszy od wstępnych selekcji i ćwiczeń fizycznych, na zmianach kończąc, Wiedźminem zostawał co najwyżej jeden na kilkunastu albo i kilkudziesięciu chłopców. Gdyby eksperymenty przeprowadzone na grupie Geralta były standardem, ta statystyka byłaby o wiele, wiele gorsza. Z przytoczonej grupy przeżył tylko Geralt i to właśnie ona odpowiada za utratę koloru włosów. Sam fakt, że przeżył jako jedyny, dowodzi, jak wytrzymałym organizmem dysponował Geralt lub też jak silna nić przeznaczenia nie dawała mu odejść. Tak czy inaczej, dzięki tym dodatkowym eksperymentom zyskał jeszcze większy refleks niżeli zwykli wiedźmini, jeszcze większą możliwość kontroli nad tętnem i zdolność aktywnej adaptacji źrenic do rażącego światła. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zachęcam do zerknięcia na pozostałe materiały na moim kanale, w
tym ten poświęcony wiedźmińskiemu szkoleniu. A ja tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.